Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Zmiana warty. Witamy wszystkich słuchaczy podczas audycji Zmiana Warty. Nazywam się Sabina Janusz, a moim gościem jest dowódca 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej, pan pułkownik Marcin Siudziński. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałabym, żeby pan opowiedział trochę historii, jak powstały te wojska, dlaczego one w ogóle powstały, jaki cel przyświecał po prostu działalności WOT-u. Myślę, że najważniejszym celem to było wzmocnienie systemu obronnego naszej ojczyzny. W międzyczasie, kiedy powstał WOT, powiedzmy tutaj może szczerze, że nie za bardzo był popularny, nastąpił COVID. Myślę, że biorąc pod uwagę to, co żeśmy robili, byłem wtedy w 9 Łódzkiej Brygadzie Obrony Terytorialnej zastępcą dowódcy brygady. Myślę, że niejedno ludzkie życie zostało uratowane dzięki naszym żołnierzom. W każdym z praktycznie szpitalu, w każdym z województw byli żołnierze WOT-u. Pomagali w DPS-ach. Sam osobiście byłem przy ewakuacji dwóch domów pomocy społecznej. Starsi ludzie mieli na kogo liczyć. Myślę, że i służba zdrowia zobaczyła też, że jednak warto było zaufać żołnierzom Wojsk Obrony Terytorialnej, ale nie tylko, bo przez to, że WOT działał prężnie, ale współdziałał z wojskami operacyjnymi. I kolejna rzecz to niestety wojna na Ukrainie. Pomoc we wszelkiego rodzaju, od pomocy materialnej, poprzez ewakuację ludności, poprzez granice. I do teraz, gdzie żołnierze również mojej brygady są na co dzień na granicy. Więc tych zadań przez te lata, to tak naprawdę 6-7 lat, kiedy WOT powstał, a Małopolska Brygada to już jest ponad 5 lat, bo w maju obchodziliśmy 5-lecie. Zadań mnóstwo. Myślę, że pokazaliśmy, że jesteśmy potrzebni, że dzięki nam system sił zbrojnych polskich jest bardziej skonstruowany, więcej możliwości, że jednak wypełniamy jakąś lukę, niszę i myślę, że wszyscy tutaj, którzy słuchają, jeżeli chcieliby się dowiedzieć czegoś więcej, to ja serdecznie zapraszam albo na strony Wojsk Obrony Terytorialnej, albo na strony wojskopolskie.pl. Można zobaczyć, jakie mamy zadania. Tak naprawdę jesteśmy stworzeni po to, żeby pomagać lokalnym społecznościom. I tak staramy się robić na co dzień, funkcjonować. W każdym z województw jest sztab Brygady Obrony Terytorialnej i każda z brygad liczy od 3 do 5 batalionów. W tej chwili w Małopolsce mamy 4 bataliony, tutaj jednak w Krakowie na Rząsce, kolejny batalion w Oświęcimiu, kolejny w Tarnowie i czwarty w Limanowej. Myślę, że ten tort, jakim jest województwo małopolskie, jest tak dobrze skrojony, z każdego miejsca jest dosyć blisko dojechać i jeżeli ktoś ma ochotę, zachęcam wszystkich Małopolan, wszystkich studentów, bo w Krakowie tych studentów mamy naprawdę dużo, tych, co kochają Rzeczpospolitą. Chciałem tylko przypomnieć, że za tą flagę biało-czerwoną, którą my nosimy na ramieniu, nasi dziadkowie, pradziadkowie przelewali krew. Tutaj w Małopolsce chyba to jest najbardziej rozpoznawalne, bo gdy były zabory, to ta polskość tutaj, żeby przetrwała, to musiała być gdzieś kultywowana w domach i myślę, że powinniśmy to doceniać. Każdy może spróbować. Myślę, że dla studentów bardzo dobra oferta, bo można połączyć studia ze służbą i też wesprzeć w jakiś sposób swój byt na studiach, bo jak ktoś już do nas wstąpi, to za tak zwane bycie terytorialsem, gotowość i dwa dni szkolenia minimum w jeden weekend w miesiącu, to jest ponad 700 zł. Więc być może komuś jesteśmy w stanie zapewnić darmowy internat, lepsze funkcjonowanie tutaj w Małopolsce. Zachęcam, naprawdę warto. Warto spróbować. Jeżeli ktoś powie, że to nie dla mnie, w każdej chwili można zrezygnować. A czy dałoby się tak określić ogólnie, jak wygląda taka codzienna praca właśnie żołnierza Wojsk Obrony Terytorialnej? Generalnie terytorialsów jest 90%, czyli jak brygada powiedzmy liczy 2000, to 1800 terytorialsów, 200 zawodowych, którzy na co dzień przygotowują pewne podwaliny pod szkolenia, planują, muszą dbać o mienie i wszyscy terytorialsi, tak jak powiedziałem, po odbyciu szkolenia, a żeby do nas przyjść, jeżeli ktoś nie miał styczności z wojskiem, to trzeba odbyć na początek 16-dniowe szkolenie i potem obligatoryjnie w każdym miesiącu jeden weekend
trzeba przyjść na zajęcia. Wygląda to tak, że w sobotę rano rozpoczynamy zajęcia, wydajemy broń. Sobota, niedziela są zajęcia. Przeważnie jest to strzelanie, trochę taktyki, działania saperskie, różne działania na wodzie. Działamy w naszym województwie, więc każdy może sobie wyobrazić teren, w którym tutaj będziemy działać. Chciałbym tylko wspomnieć, że dla studentów jest o tyle dobrze, że student po zakończonych studiach, przenosząc się do każdego innego miasta, bez problemu może zmienić swoje miejsce pobytu na inną brygadę w danym województwie, także warto, zachęcam serdecznie. Jakie uprawnienia i obowiązki ma żołnierz WOT-u? Oczywiście po skończonym tym szkoleniu i przysiędze żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej, tak jak i wojsk operacyjnych, no musi być niekarany cały czas. Obowiązkiem tutaj, tak jak wspomniałem, jest przybycie raz w miesiącu na szkolenie. Oczywiście reprezentowanie jednostki sił zbrojnych na zewnątrz, czyli wygląd zewnętrzny, zachowanie, honor. To są cechy, myślę, które charakteryzują wszystkich żołnierzy sił zbrojnych i nie odbiegamy tutaj niczym innym. No i podkreślenie tego swojego patriotyzmu, bo też w wielu przypadkach pomagamy tutaj byłym żołnierzom Armii Krajowej, Armii Niepodległościowych i myślę, że to jest tutaj też taki wskaźnik, że jestem częścią tego społeczeństwa, ważną częścią tego społeczeństwa. A jak przyjdzie taka potrzeba, powódź, pożar, różne klęski żywiołowe, to wtedy żołnierze WOT-u są zawsze gotowi, są zawsze blisko, bo korzystamy z żołnierzy z danego regionu, więc tak naprawdę każdy żołnierz działa w tej swojej małej społeczności, można powiedzieć małej ojczyźnie. Proszę powiedzieć, jak wygląda rekrutacja, żeby taka osoba, na przykład jak ja, żebym mogła po prostu dołączyć do państwa, do Wojsk Obrony Terytorialnej? Muszę przyznać, że z mężczyznami mamy trochę lepiej, bo każdy 18-latek przechodzi kwalifikację wojskową. Teraz już trochę kobiet tą kwalifikację w wieku 18 lat przeszło, więc oni gdzieś w systemie sił zbrojnych już funkcjonują. Natomiast kobiety mają troszkę dłuższą ścieżkę i zaraz powiem dlaczego. Natomiast pierwsze kroki albo kierujemy do internetu i sobie szukamy informacji www.terytorialsi.pl albo wojskopolskie.pl i tam można znaleźć mnóstwo informacji o naborze. Natomiast wszyscy powinni skierować swoje kroki do najbliższego WCR-u, czyli kiedyś to było Wojskowa Komenda Uzupełnienia, teraz to jest Wojskowe Centrum Rekrutacji. W Krakowie taki budynek mamy. Jest to urząd na ulicy Rydla i tam po przyjściu, po zgłoszeniu swojej chęci wstąpienia czy to do Wojsk Obrony Terytorialnej, czy do innej jednostki, na pewno otrzymamy wszystkie informacje, co należy zrobić. Nie trzeba, tak jak kiedyś, kierować się do swojego macierzystego, czyli jechać gdzieś ze studiów do siebie, do domu. Tam wszystko można zrobić też eksterytorialnie. Po zapoznaniu się, bo tam panowie mają ofertę naszych szkoleń, można zadeklarować swoją chęć do najbliższego szkolenia. Oczywiście mężczyźni, tak jak wspomniałem, są po kwalifikacji, mają badania lekarskie. Kobiety muszą jeszcze tutaj w Krakowie przejść taką komisję lekarską i psychologa. I po tym jest taki człowiek skierowany do nas na tak zwaną szesnastkę, czyli 16-dniowe szkolenie, w skrócie szesnastka, lub ósemkę dla osób, które kiedyś coś miały wspólnego z wojskiem i składały przysięgę wojskową. Po tej 16 w ostatnim dniu jest przysięga wojskowa, jest się pełnoprawnym już żołnierzem 11 Małopolskiej Brygady i w zależności gdzie się mieszka, gdzie się studiuje, przenosimy do tego batalionu, gdzie ktoś ma najbliżej. No i później raz w miesiącu te dwa dni obligatoryjne i raz w roku mamy poligon 14-dniowy, który może być podzielony na dwie tury po 7 dni. Oczywiście jak ktoś ma więcej czasu, to zachęcamy do różnych szkoleń, bo mamy tą ofertę bardzo bogatą. Mamy tu szkolenia z byłymi specjalsami z Lublińca i z Gromu, z tak zwanymi mobilnymi zespołami szkoleniowymi i naprawdę można zdobyć duże umiejętności, można zostać instruktorem i za każdy kolejny dzień jest też dodatkowo MON płaci Ministerstwo Obrony Narodowej, więc te 780 zł, o których mówiłem za te dwa dni, jak ktoś ma więcej czasu, no to ma więcej pieniążków. No i wspomniałem tu też, że żołnierze Małopolskiej Brygady jeżdżą na granicę, więc jeżeli to nie koliduje z obowiązkami, bo ja zdaję sobie sprawę, że jeżeli są studenci, to nikogo na siłę nie wezmę na granicę. Natomiast jeżeli ktoś ma ochotę, tak jak teraz mieliśmy miesiąc wrzesień bez studiowania, to jeszcze te obowiązki
można było pełnić na granicy i myślę, że to też uczy. Uczy pokory, uczy obowiązków, zupełnie co innego. Ja jako żołnierz, który był na misjach, też tutaj w brygadzie sobie takie zadanie postawiłem, że chciałbym, żeby wszyscy moi żołnierze przez tą granicę, mówiąc kolokwialnie, się przerzucili, żeby zobaczyli, bo uważam, że służba na granicy, te 2-3 tygodnie, które tam są żołnierze, uczy pokory i naprawdę robi lepszego żołnierza z każdego. Chciałbym tutaj powiedzieć, że przychodzą do nas na 16, trzeba się przygotować. To jest 16 długich dni. Po to ta 16 jest tak skumulowana, żeby ludziom nie zabierać, bo zaczynamy w piątek, a za 2 tygodnie w sobotę kończymy, żeby ludziom nie zabierać czasu. Bo myślę, że 2 tygodnie każdy jest, nawet student w czasie roku szkolnego jest w stanie sobie tutaj wygospodarować. Natomiast to są długie dni. Od 6 do 22 po to, żeby to wszystko skomasować. Natomiast no, trzeba się przygotować. Niektórzy myślą, ja tu będę, zawsze to wspominam na rozmowach z kandydatami o rodzince PL, kiedy Ludwik kupił sobie buty i powiedział, że jutro biegnie maraton. Więc myślę, że w ten sposób nie można tu podchodzić do naszej 16. Trzeba trochę pochodzić, trzeba się poruszać, tak żeby nie cierpieć. Albo żeby się nie otworzyła stara kontuzja, bo też tak mamy, że 3-4 dni i ludziom stare kontuzje i nie wiadomo, ojej, bo jak kiedyś miałem coś zwichniętego, złamanego, no bo tak jest, no. Nie ma chyba takiej rzeczy, którą dałoby się tak zrobić z marszu bez przygotowania. I też tak jest z naszym szkoleniem. A czy jakby już tak ktoś kompletnie nie mógł poświęcić tych 16 dni, to można to jakoś rozbić na przykład na weekendy? Mieliśmy taką propozycję weekendową, 16, natomiast to nie wychodzi, bo to jest 8 weekendów po 2 dni i nawet najwięksi twardziele później zaczynają, znowu to powiem kolokwialnie, wymiękać, bo za dużo weekendów. Więc myślę, że tutaj wychodząc do studentów, mieliśmy 2 tury wakacji z WOT. Jedną początek lipca i teraz wrzesień. Teraz wychodzimy z takim pomysłem ferie z WOT. 2 dni w grudniu i 14 dni w ferie w lutym. Więc myślę, że można pokombinować tutaj z datą szkolenia, żeby można było się wkomponować w ten system. A czy można określić jakiś taki odpowiedni profil kandydata żołnierza właśnie Wojsk Obrony Terytorialnej? To znaczy, czy jest jakiś odpowiedni przedział wiekowy, w którym żołnierz musi Mamy się tutaj zmieścić? Tak, oczywiście, żeby się dostać do WOT-u, trzeba być pełnoletnim, czyli 18-60, więc duża rozbieżność. Trzeba być niekaranym, mieć obywatelstwo polskie i kochać swoją ojczyznę. No, 4 takie rzeczy. Myślę, że każdy Polak jest w stanie to te rzeczy sobie tutaj, te 4 zgromadzić w plecaku i przyjść do nas. Co jeszcze? No, myślę, że to funkcjonowanie w społeczeństwie uczymy wielu rzeczy. Muszę tu przyznać, że nawet kiedyś nauczyliśmy chłopaka wiązać buty, bo mama mu całe życie na rzepy kupowała, okazało się w wieku 20 lat. I myślę, że będzie to pamiętał do końca swojego życia. Ale to, co powiedziałem, to funkcjonowanie w grupie. No bo jednak całe te 16 dni i ten 18-latek i czasami ten 59-latek są razem, ale też te umiejętności. Może młody ma więcej siły, a starszy więcej doświadczenia. I to fajnie później wygląda, jak sobie ludzie pomagają, bo przed przysięgą, przed ostatnim dniu mamy tak zwaną pętlę taktyczną, taki egzamin i tam te działanie w drużynie, w teamach pokazuje, że jednak to bycie razem daje nam dużo plusów i zarządzamy też talentami, bo taka średnia wieku u nas to jest ponad 30 lat, więc mamy i profesorów tutaj z Krakowa, i studentów, i kierowców autobusów, i lekarzy, więc myślę, to zarządzanie talentami tutaj i ten miks powoduje to, że jesteśmy silni jako drużyna, pluton, batalion, brygada. Czy opłaca się robić jakieś takie dodatkowe kursy i uprawnienia, typu na przykład kierowca kategorii C+E albo kwalifikowaną pierwszą pomoc? Czy to pomaga, żeby się tak, dostać? Tak, myślę, że znaczy dostaną się wszyscy. Natomiast żeby zostać, bo niektórzy z naszych terytorialsów w międzyczasie zostają żołnierzami zawodowymi, więc żeby zostać żołnierzem zawodowym, kategoria C u mnie praktycznie każdy żołnierz musi mieć. Oczywiście to, co pani wspomniała, kwalifikowana pierwsza pomoc, to myślę, że nie tylko w wojsku, ale w życiu cywilnym. Tak dużo teraz mówimy o tym, że ludzie nie potrafią udzielać pierwszej pomocy i mdleją, jak zobaczą pierwszą krew u kogoś na palcu, nawet przy rośniętym palcu w czasie robienia kanapki. Więc warto. Wielokrotnie być może ta wiedza pozwoli komuś pomóc uratować życie, więc taki kurs mam
mamy dużo. Jak była pandemia, to praktycznie każdy żołnierz z każdej z brygad musiał tej pomocy umieć udzielać. Szkolenie terytorialsa składa się z 3 lat. Przychodzi szesnastka, przysięga i później pierwszy rok to jest szkolenie indywidualne, później szkolenie drużyna i na koniec zgrywanie jakiegoś tam pododdziału. Więc cały rok pierwszy żołnierz szkoli się indywidualnie z taktyki, z podstaw strzelania, z różnych technik, po to, żeby w kolejnym roku już mógł przejść do kolejnego etapu. Czyli tutaj musi nabyć pewne umiejętności, bo po każdym z tych etapów przechodzi pewien egzamin. Oczywiście jak żołnierz ma więcej czasu, tak jak wcześniej wspominałem, może odbyć szereg innych kursów z tymi mobilnymi zespołami szkoleniowymi, czy to z taktyki, czy ze strzelania, ale może również zostać instruktorem i być w następnym szkoleniu już wykorzystany do szkolenia, powiedzmy to, młodego rocznika, więc cały czas podnosi te swoje umiejętności. Będąc u nas żołnierzem szeregowym, może przystąpić do kursu sonda i zostać podoficerem, a jak ma wyższe wykształcenie, do kursu agrykola i po 12 miesiącach zostać oficerem obrony terytorialnej. Więc tego mamy mnóstwo. W międzyczasie, tak jak pani tu wspomniała, można dla tych, którzy chcieliby kiedyś związać się z wojskiem, są też kursy C, KPP, te medyczne, czyli kwalifikowana pierwsza pomoc medyczna. No wiele, wiele innych. No, można sprawdzić swoje umiejętności językowe. Tutaj mamy też kursy językowe. No mnóstwo. No trzeba mieć dużo czasu i chęci i myślę, że wtedy znajdziemy dla każdego coś dobrego. Powołujemy też żołnierzy, jak mają więcej czasu na różne akcje promocyjne. To jest raz, a dwa też tutaj do pomocy lokalnym społecznościom. No, pomagaliśmy tu bardzo długo wszystkim szpitalom. W tym ostatnim czasie mamy tutaj Wojskowy Szpital w Krakowie, więc żołnierze Małopolskiej Brygady pełnili też służby w szpitalu. Jak było potrzeba przewożenia Ukraińców, którzy byli ranni na polu walki, to też terytorialsi tutaj się stawiali i to robili. Jak jest taka potrzeba zaprezentowania wyszkolenia gdzieś w klasie mundurowej, wojskowej, to też takie zajęcia robimy. No, wychodzimy też do społeczności. No i przede wszystkim to, że nas widać. Myślę, że te uroczystości patriotyczne to też jest warte podkreślenia. Może nie wszyscy, ktoś powie, że to nuda. Tak, ale myślę, że w swoim mieście reprezentowanie sił zbrojnych w stanie w mundurze, czy to przy pomniku Armii Krajowej, czy nie wiem, tak jak tu w Krakowie, mnóstwo uroczystości patriotycznych, to jest, myślę, jakiś plus też dla każdego, z tej małej społeczności szczególnie. Więc wszystko razem powoduje to, że tych szkoleń jest naprawdę dużo. Jak ktoś ma czas, to naprawdę może jest nam bardzo potrzebny, a z drugiej strony wzmacnia ten system sił zbrojnych, bo każdego dnia iluś żołnierzy w siłach zbrojnych jest potrzebnych do wykonywania pewnych zadań. Czy WOD organizuje jakieś takie wydarzenie dla cywili oraz dla właśnie szkół, których edukują państwo w zakresie bezpieczeństwa oraz pokazują swoją działalność osobom, które być może są albo w przyszłości będą zainteresowane państwa działalnością? Tak, współpracujemy z tymi oddziałami przygotowania wojskowego, tak zwanymi OPW, i tam prowadzimy zajęcia w różnych miastach, ale myślę, że najważniejsze to jest to, że my wychodzimy z każdą przysięgą do małych miast. Teraz, tak jak wspomniałem, 23 września mieliśmy przysięgę w Miechowie, pierwsze takie wydarzenie w Miechowie. Wcześniej to było Zakopane, Kraków, Muzeum Lotnictwa, Myślenice, Trzebinia, Chrzanów, Limanowa. No mamy tych miejscowości i myślę, że jesteśmy koło ludzi, wśród ludzi i że można nas dotknąć, można z nami porozmawiać, zobaczyć, co robimy, zapytać. To jest to, co społeczeństwo chce, bo widać, że oczywiście każda taka przysięga, staramy się zrobić to jako też piknik służb mundurowych. Nie tylko wojsko, ale też policja, straż pożarna, żeby każdy mógł zobaczyć tą inność, ale też to, że jesteśmy wszyscy w mundurach i żeby mógł właśnie być blisko. To jest to na co dzień, o czym mówimy, o tym szkoleniu blisko społeczności. A jeśli chodzi o brygady, czy współpracują państwo ze sobą pomiędzy różnymi brygadami w Polsce? Tak. Oczywiście z jednostkami operacyjnymi tutaj w województwie małopolskim to ze wszystkimi sobie tu współpracujemy, bo nie wyobrażam sobie funkcjonowania w innym wymiarze niż współpracy. Natomiast brygady te nasze obrony terytorialnej to oczywiście wymieniamy się kursantami, kursami. Jeżeli gdzieś taki, tak jak pani wspomniała, ta UK2-16 jest, to również jestem w stanie
kogoś przygotować, żeby tą szesnastkę przeszedł w innej brygadzie, bo trzeba wychodzić do ludzi z ofertą. No i chciałbym, żeby też każdy wiedział, że wstępując do Wojsk Obrony Terytorialnej, ktoś zostaje członkiem rodziny koloru khaki, jak ja to mówię, i że jest dla nas ważny. Chciałabym teraz zapytać o służbę kobiet, ponieważ to jest nadal mimo wszystko taki jednak temat, no, o którym się nie mówi zbyt wiele, a jednak kobiety powinny wstępować też do służb. Jak się pan na to zapatruje może na razie? Ja myślę, że to, że naszymi żołnierzami zostają też panie, to jest bardzo dobrze, bo w domu musi być pewna równość. Pokazują też mężczyznom, że można, więc to jest też kolejny plus. Na tym szkoleniu, które skończyliśmy w sobotę, na 119 przysięgających osób, 40 to były kobiety, czyli prawie 1/3. Natomiast w brygadzie mamy około 17-18% kobiet. Dobrze sobie radzą. Jak kobieta powie w domu, że skończy szesnastkę, to rzadko się zdarza, żeby w trakcie zrezygnowała. A i też ci mężczyźni, którzy są pozostawieni w domu samym sobie, muszą zaryzykować, co sobie ugotować, na przykład jak funkcjonować przez 16 dni, więc to też dobry challenge dla takich rodzin, że jak mamusi nie ma, to jednak trzeba sobie w życiu radzić. Taką też mieliśmy kobietę, która w lodówce pozostawiała pudełka, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, puste pudełko, 20 zł, dzisiaj możecie sobie kupić pizzę. Opowiadała to jako anegdotę, ale myślę, że wiele takich dylematów było. Natomiast często jest tak, że jak przychodzi kobieta, to później ten mężczyzna jednak chciałby też pokazać, że jest twardy. I dzięki temu pozyskujemy kolejnych terytorialsów. Myślę, że w 11. Brygadzie kobiety to jest bardzo dobra część tej brygady. Czym różni się służba żołnierza WOT-u od właśnie takiego żołnierza zawodowego? No tak, przede wszystkim żołnierz zawodowy przychodzi codziennie do koszar, jak do jakiegoś zakładu. Nie można powiedzieć, porównać to z zakładem pracy, no bo to jest służba. To, że ktoś idzie do domu, ale jest cały czas na służbie i tak jak nas jest te 10% zawodowych, to jesteśmy ciągle w służbie. I tak jest w jednostkach operacyjnych, gdzie żołnierze zawodowi są ciągle w służbie. Na pewno mają więcej tych obowiązków, więcej muszą się szkolić, no bo żeby dojść do pewnego poziomu, no to muszą tych szkoleń odbyć więcej, więc też mają więcej na to czasu. No my z tymi terytorialsami nie mamy tyle czasu. Natomiast każdy ma swoją robotę i żołnierze zawodowi mają swoją robotę, nasi terytorialsi swoją robotę i to idzie innymi torami, a gdzieś się spotykamy, czy na poligonach, czy na granicy i czasami musimy współdziałać i współdziałamy razem. Nie daj Boże, żeby doszło do takiej wojny jak na Ukrainie, bo tam terytorialsi przecież też z żołnierzami zawodowymi współpracują, bo tylko o to nam chodzi, żeby wszyscy w wojsku przygotowujemy się do jednego, żeby bronić naszej ojczyzny i żeby wspólnie działać po to, żeby nie doszło do eskalacji konfliktu na przykład. Tak? Żeby tak trochę podsumować, ale też powiedzieć coś jeszcze więcej może o służbie w WOT-ie. Czym wyróżnia się WOT tle innych jednostek wojskowych? Tak, że do nas jest zawsze blisko. Chcesz pogodzić pracę, studia i zrobić w życiu coś jeszcze pożytecznego? Wstąp do Małopolskiej Brygady i zobaczysz, że warto. Jak kiedyś powiesz, chcę być żołnierzem zawodowym, po służbie w Małopolskiej Brygadzie można iść do każdej innej jednostki, bo dowódcy jednostek wiedzą dobrze, że jak ktoś przeszedł ileś dni u nas w jednostce, był na granicy, to jest dobry materiał na żołnierza. Czy warto zostać żołnierzem WOT-u? Warto zostać żołnierzem, warto kochać swoją ojczyznę, warto słuchać Radia Pryzmat, gdzie się Państwo dowiecie, jak można wstąpić, gdzie jest najbliższy punkt, czyli ten Wojskowe Centrum Rekrutacji, ale tak naprawdę myślę, że warto kochać ojczyznę, warto być Polakiem i pomagać innym. I tu bym chciał spuentować. Chcesz to wszystko zrobić? Wstąp do 11. Brygady. Zapraszam.